Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Strange Sim World 2. Dzisiaj gra zaskoczyła mnie. Nito. Zaskoczenia mnie wzięła, że jest nowa trasa. Chyba niemiecka albo austriacka, nie wiem, gdzie Drezno leży. Na Werkechrn. Kurde. No w każdym razie jest nowa trasa serii Godziny Szczytu. To muszę ograć oczywiście, no. Jak już dają w ramach ticketa. Znaczy sezon pasa, co ja gadam. Welcome to Train Sim World 2, an immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. You've just been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience. O Boże. It is necessary to be fully observant to the surrounding world. Practice by looking up. Do dołu, w lewo. Prawo, chcemy zamienić? Nie chcemy. Ach, te samouczki. O, zobaczmy, jaka trasa jest. This is one of many interactives to be discovered, but not all of them will be as easy to find as this one. Czy tak, Drezno. Kuźwa, jak to się wymawia? Grobenhain? Rejsa? Chyba jest spore miasto. No tak mi wygląda na Niemcy raczej. Z geografii nie byłem za mocno. Kuźwa, ile ludzi. I co stoicie i patrzycie na tablicę? Bitte Fahrbahn liczy. W sensie co? Nie będę udawał, że rozumiem. Bite to chyba proszę, ale... Podążaj za znacznikiem... Za znacznikami na peron. No, taka Lasia idzie. Dzień dobry pani. Kuźwa, jaka ona wysoka, albo jak ja jestem niski. W sumie... Trochę szeczkę laguje. To już chyba mieliśmy takie składy. Ulala, jaki dźwięk. Tu czyściutko, tutaj brudasek. No to znów na biało. Czuję się prawie jak w tych Gwiezdnych Wojnach, na niszczycielu jakimś. Kurde, drzwi gonią drzwi. Nie powiem, fajnie. Dzień dobry, wygodnie pani? A krzesełek się nie da rozłożyć, no cóż. No cóż, a tu mamy kibelek, z którego nie możemy skorzystać. Ale ten brud też... Aż za bardzo brudny. Tutaj czyściutko nówka, a tutaj chamskie brudy już. A tu można przywalić głową. Trzeba uważać. Stacja ta jest spoko. Wejdź do pociągu. Tararara. Riesa. Co jest tą rejsą? Na pewno już raczej takim jechałem. Czyli jest nowa linia, ale nie dali nowego. A lot of time will be spent operating trains. Składu. So when ready, sit in the driver's seat. Jakie chamskie, wypierdziane krzesło.
Krzesło, kuźwa, siedzenie. You can pause the experience at any point and review previous and current objectives. Check it out now and then return to the game when ready. Przegląd sterowania. Coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło? A heads-up display has appeared on the right side of the screen. This is a guide to what the train is doing. This is the speed display. The white needle shows current speed. The red marker indicates the maximum permitted speed. Nie da się tego pominąć. Kuźwa, za każdym razem. This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse and neutral directions. This is the power display. A number will indicate the position the power control is in. Yeah. These are the brake indicators. They show the state of the various brake systems, allowing independent management of them. This train is ready to go. Push the indicated handle forwards to get moving. Some of these displays can be hidden via the settings menu for a more challenging experience. Ta, ja je ukrywanie. The Riesa to Dresden mainline runs for roughly 80 kilometers widać. And runs both Kurde. Express and mainline passenger services, as well as a variety of freight from the local industries. I co, już się zaciął napis? Nie mogę, naciskam A i nic. Świetnie. Premierowy odcinek. Fajny dymek. Na którymś odcinku narzekałem, że są kominy, a nie ma dymu. No tu mam dym, a kominu nie widzę. Komina. Jedziesz młody, ale wyczes. Podobają mi się te nowe trasy. Są graficznie ulepszone. Mogliby tak ze starymi porobić. No nie mów mi teraz tylko, że co ja miałem zrobić. Ma rozkład jazdy. Nie ma rozkładu jazdy. Mam nadzieję, że teraz jak nie wcisnąłem tego A, bo się nie da. Train Sim World 2 allows you to ride and drive dalej. From a selection of camera views. Let's take a look now while exploring this train. Ekstra. O matko, by mnie przejechał. Dobra, przyspieszmy trochę. Dziwne, że nie wyświetla punktów, które będziemy robić. You've only explored a small area here, so let's take a look at what else there is to enjoy. Welcome to Dresden in eastern Germany, located in Saxony on the River Elbe. Experience a multitude of operations expanding out of the iconic Dresden Hauptbahnhof, with commuters and international kultowy travelers converging to make a hustle and bustle mix of S-Bahn, graffiti, to widziałem. City and freight traffic. Along the way, be sure to place route maps, restock first aid points, paint garden gnomes, and spray paint cans. Choose commuter or heavy freight traffic as you take a trip through the picturesque German countryside. Welcome to Riesa Dresden. Riesa Dresden, ja. Będziemy malować krasnoludki, kuźwa. No, jedziemy następny. Wprowadzenie do BR766.2. A potem będzie co? BR143. Dobra. Nie przedłużajmy. Jedźmy. Nowa trasa, nowe wyzwanie. Tylko nie ma nowych składów, kurde. No tym już jeździłem na pewno. Welcome to driver training. Today you'll be taken through the operation of this DB BR766.2.
During this brief introduction, we'll go through the critical driving controls and passenger operations. When you're ready, climb aboard to get started. Spoko, będę ready. Ale mimo wszystko fajnie wygląda. We will need to turn the power on in this unit. Head to the control panel. No i tutaj już mamy, co mamy zrobić. Można tak na skróty. Dobra, otwieraj. Zamykaj. Set the battery switch to the on position. Baterie Hauptschalter. Światła. Ustaw światła lokomotywy, pozycję, oświetlenie. Niby gdzie oni tu mają? Take a seat in the driver's position. This is where you'll be spending. Kolejne światła. Przygaszone. Reflektory przednie. Okej. The reverser determines the... Okej. Same się drzwi zamykają. Poczekaj, aż naładują się systemy powietrza? No, przynajmniej zaczyna coś pisać na tych deskach. Normalnie co roku coś nowego dodają. Ewentualnie z każdą trasą. No ile będzie się ładował? Rozumiem, że żółty to jest ten właściwy, a czerwony to... A zresztą nie będę zgadywał, nie znam się. A ta gałka do czegoś jest? Nie. Czyli czerwona musi dojść do czerwonej, no. Now activate the pantograph so that it raises up and makes contact with the overhead. The train is ready to be energized. This is controlled by the main circuit breaker. Z tymi pantografami to mam jakiś ból, szczególnie w tym tarzewe uruchomienie. Rozumiem, że start to jest uruchomienie. Czy nie? Przytrzymaj. Odpalamy silnik. Już? Zwolnienie hamulca, proszę państwa. Maszyna losują. O kuźwo. Koleś się rusza przed nami? Jak to tak? This train is now ready to do... Jedziemy, ojciec, during the course of your journey, ensure that you are monitoring your speed and the amount of power that is applied. If too much power is applied from this control car, then this could cause the traction motors of the rear locomotive to cut out and prevent further power from being applied. This is not the case when operating a train with a BR146.2. W sensie co? Będzie mi coś rozłączać? Coasting is a method used to efficiently maintain speed. Jezu, jeden skład, drugi skład. W poprzednich scenariuszach tak nie było. Keeping to speed limits is important. If you begin overspeeding, apply a small amount of brake by moving the train brake. Ale kuźwa rozjazdy, fajne. Dobra, ciśnij, ojciec. Mamy limit. 45 albo 50 z tego, co widzę. Się pokazało, że będzie 60. Chyba od teraz. Zobaczmy, jak to wygląda wszystko.
Zaraz, bo tu będzie zatrzymanie niedługo. Ja będę podziwiał widoki. Lubię akurat ten skład, bo chyba się dobrze hamuje, z tego co kojarzę. Fajnie się rusza, dobrze się hamuje. Muszę w końcu podjąć wyzwanie San Francisco na tamtej trasie i się nauczyć tamtym badziewiem hamować i ruszać. You are now approaching the first stop. Apply a small amount of braking force using the train brake to achieve a comfortable and safe stop. Bezpieczna i ten. Okej. Okay. Dojadę, przejadę. Powiedzmy, że spoko. Take a quick glance at the platform to ensure all is safe before unlocking the doors. Rzuciłem okiem, jest spoko. Za duże hamowanie wrzuciłem. A i on się tutaj ładuje, czy co? Ten taki szum słychać. Ale fakt, że ludów pyta. It's time to get going. Set the doors to locked. Pewnie, że zablokuje. We will now cover traction locking and how to recover the train. A traction lock can come into effect in several different ways. If power is applied whilst the brakes are still applied, the traction lock will be engaged. Another instance of where this happens is if power is applied while the passenger doors are still unlocked. Kurde, ale mega. A traction lock will first move the train brake into full service. Czuć ruch na tej trasie. Przecież tu jedzie, tam coś kolejnego jedzie. Kuźwa. Ale wyczes. Aby zastosować hamulce, dobra. Next, we'll need to apply some power to a gate. Czyli rozumiem, że bagujemy system. This is represented on the HUD by a red outline on the power display. No, widzę. To recover from a traction lock, we need to ensure that power is not being applied. Finally, we need to make sure the train brake is set to the running position. Proste. Nice job. The traction lock has now been disengaged and we're now able to continue the journey. Dziękuję. Proceed to the next stop unguided this time and see how you get on. Nie obrażajcie mnie, no dobrze sobie poradzę. Ruszaj. Nie no, wyjebisty ruch jest na tej trasie. To mi się podoba. Znaczy no, na tym polega te godziny szczytu. Ale czuję się w końcu jak ten. Jak na prawdziwych torach. Trasach. Niedługo mnie pewnie czerwone zaskoczy w którymś momencie. Jak oni tak jeżdżą często. Ale bardzo mi się to podoba. Graficznie też jest spoko. Te nowe trasy to jednak nowa. Nowa trasa to nowa trasa. Pewnie stare musieliby przemodelować na nowe tekstury i tak dalej. A się opieprzają. No ale wolę nową trasę dostać niż przeróbkę starej. Aczkolwiek niektóre stare trasy są fajne.
się ci Niemcy rozbudowywują same dźwigi w okolicy. Dresden, proszę państwa. Good work. That concludes all the basics of operating this train. No pewnie, że znam, dlaczego mam nie znać. Jak to wszystko się powtarza. Ale rozumiem, że mogą być świeżaki. Dobra. Jedziemy dalej. RE50 Dresden. Leipzig. Kurde, niemiecki. Ledwo angielskim się posługuje, a co dopiero niemieckim. Niby nasi sąsiedzi, ale jakoś nigdy nie miałem pociągu do nauki języka niemieckiego. Poprowadź pociąg RE50 ze stacją docelową Leipzig pomiędzy stacjami Dresden i Reisa. Okej. Okay. Czyli co, otwieramy. Czy najpierw szukamy, gdzie tu się kluczyki przełącza? Ty, no ale ja tym badziewiem nie jechałem. Mam nadzieję, że nie muszę pantografami się bawić. Wkurza mnie to światełko. Zaraz rozkminię, gdzie je się wyłącza. Dobra, ruszaj. Oh yeah. Może być tak. Rozumiem. Dla odmiany tym jadę. Kurde, jeszcze tym czarnym czymś nie jechałem. Nie pamiętam, jak się nazywa tamten skład. Nie wiem, czy on czasem nie jest tylko do towarowych rzeczy. I znowu nie mam współpasażera. Ciśnij. Jak możemy, to ciśniemy. Długa ta trasa? 3, 4, 5, 6, 7. O kujwo. 10:04. Czyli godzinę odcinek wyjdzie pierwszy. Spoko. Dziękuję, że przekroczyłaś prędkość. Słyszę, że silnik się zaprykał znowu. Serio. Serio? Schowaj się, kamero, kujwa. Jakie drzwi odblokowane. Nie mogę do kabiny wejść. Świetnie. No bosko. A ja muszę hamować. Mega.
Jak chcę wejść do kabiny, to tak mi się kamera ustawia. O, nie mam jej w środku. Super. Kup trasę na premierę, mówili. Będzie wszystko ok. I się mi teraz prawe drzwi otworzą. No świetnie. Tylko ja wejść do kabiny nie mogę. Mogę się między kamerami przełączać, ale... No odblokuj te drzwi, no. A, bo prawe odblokowałem. Super. No nieźle, podoba mi się. Dojechał teraz poza kabiną. Może jakoś tak się... Zaraz weźmy może... Skorzystajmy z opcji... Sejwowania. Bieżąca gra została zapisana, dobra. Przetestujmy menu główne. Znów zapis. I... Proszę Państwa, te emocje. Dobra, odbagowało się, ja pierdził. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Niby już nie raz tym jeździłem, a nie pamiętam wszystkiego. Ruszamy chyba z czwórki. 2 minuty. Kilometr, prawie 2 kilometry. Ciekawe, czy się uda. Ile to ma biegów? 10? Tak. Teraz to przyspieszenie jak szybkich i wściekłych. Aż ten... Przyczepność straciłem. Ładne widoki, nie powiem. Ja pierdziu, jakie miasto. Fajne. Nie no, chłopaki ich ten... Szaleją. I dziewczyny w sumie. Pewnie tylko faceci, kurde, trzeba hamować. Człowiek nie może podziwiać widoków, bo przelecę przez stację jak rakieta. Ciekawe, gdzie te krasnale są do pomalowania. Raczej nie na peronach. Nie przylukałem, jaka lokomotywa była. Ty no podjeźdź, człowiek, trochę. 12 metrów to przecież tyle punktów mi zakosi, że to szkoda gadać. Kit z opóźnieniem. Znaczy ze spóźnieniem. Musi 500 punktów wpaść. Nie ma to tamto. Chociaż on w tym dodatku powinien też i jazdę na czas oceniać raczej. Dobra, wejdźmy na zewnątrz. Może się kamera nie steguje. No
9:21 i tak ciemno. Geschafft, Zuhaus. Dobra. Nie będę udawał, że znam niemiecki, jak już wspominałem. Czy ty można 160 to zasuwać? Zamknięte. Poruszamy z czwóreczki tradycyjnie. Czerwone światła na przodzie mam? Serio? Tak powinno być? Że powinny się na biało świecić, nie na czerwono, ale co ja tam wiem. I Niemcy też bas grają po murach, kurde. Dziękuję, że sąsiad stukasz mi nad głową. Uroki mieszkania w bloku. Ła, 160? To ciśnie, kurde. Leci dziesiąteczką. Proszę Państwa. Powinienem złapać za mikrofon i powiedzieć: uwaga pasażerowie, osiągamy prędkość warp 9. W sumie 10. No tak się podniecałem tymi składami, że będą nas mijać, a jak na razie tylko jeden towarowy śmignął chyba. Ciekawe, jaka będzie trzecia trasa w tym sezon pasie. Godziny szczytu. Po pierwsza była w Bostonie, teraz jest w Niemczech, w Dreźnie. Ciekawe, jaką trzecią wymyślą. Może Francji? W Anglii, o. Dobra, 2 kilosy to może będę wyhamowywał ze 160. W sumie za pół kilosa 50 na godzinę. To chyba nieźle przeteguję. I wylecę z torów? Chyba nie. Ale ostro dałem w palnik, o. No to już było niefajne. No to moje tam 5 na godzinę to jeszcze kumam, ale... No to ma wszystkie białe. To chyba o 30 na godzinę przekroczyłem to. To już by była nagana. No bo by mnie zwolnili dyscyplinarnie. Z kolei. Skubana jaka stacja blisko. W sensie krótka.
Fuck. Jednego metra zabrakło do 500. Łysy, odwróć się. Dobra, zrzućmy bieg na jedyneczkę. Muszę pokombinować z tymi światłami coś. Tu co tu wentylator? Co mnie wentylator? Ale tu tylko są reflektory przednie. Przygaszone. Jasne. W ogóle żadnej reakcji nie widzę. Jedziesz z czwóreczki, ojciec. Jezu, co tam się załączyło? Fajne otoczenie. Myślę, że już za 5 lat, za kolejne 5 części będzie już bardziej dopracowane otoczenie. Tak w ogóle są plotki już, że Sony ma PlayStation 5 Pro wypuścić. Jeżeli tak by było, to Microsoft pewnie też coś przywali. Mam nadzieję, że nie wymyślą czegoś w stylu Xbox Series X Pro na przykład. Oby śmiesznie było. Znaczy nie no, Microsoft nie dawał z końcówką Pro. Xbox Series XX. Peron drugi, panie kochany. 60 kilosów za 3,5. Kurdele, często stacje są chyba. Chyba, że to jest ta rozdzielnia, nie stacja ta. Dobra, może zacznę hamować. Ten busik się trochę zagubił w lewo, w prawo. Panele słoneczne. Ekologia. Te. Trochę za wcześnie zacząłem hamować, jak zwykle sram żarem, ale i tak mam chyba dużo czasu.
na dojazd. W? Co znaczy W? Czyli trzeba było do 60 zwolnić, żeby na inny tor przejechać. Okej. Okay. A teraz można stówą zasuwać. Kurde, trzy aż stoją. A to nie jest stacja końcowa? Jak was tu tyle? Jezu, no to teraz to przyhamowałem. Zobaczmy, jak stacja się prezentuje. Można zejść, ale... O, tu mamy apteczkę do zawieszenia. Wow, nawet pasażerowie mają cień. Niesamowite. I na ławce siadacie? Kurde. Serio, pomyliłem drzwi. Fachowiec po prostu. Myli mi się, jak jestem, mam kamerę na zewnątrz. I patrzę od przodu, to strony mi się mylą trochę. Cztery kilometry, trzy minuty. Kurde. Serio, tak blisko budynków? Kurde. Kolejny dźwig. Widzę, że to jest chyba ulubiony model na tej mapie twórców gry. No i taki murek to ja rozumiem. Krzaczory. A nie budynek od razu. Chociaż tutaj po chamsku. Nie wiem, czy mógłbym mieszkać tak blisko torów. Kiedyś parę dni mieszkałem przy tym budynku, gdzie były tramwaje. To przejebka. Praktycznie każdy tramwaj się słyszał, jak przejeżdżał.
naprawdę spoko. Gęsta zabudowa. Nieźle, nieźle. Podoba mi się. Teraz pewnie przejadę. Nie. Kuźwa. Znowu zwaliłem. Ale tu można przez barierkę skoczyć. Czyli co, tutaj wchodzimy? Myślałem, że tu można się napić. Kasowanie biletów. No ale ta ławka to taka trochę słaba. W sumie tak patrzę, że jest miejsce na rowery, ale nikt z rowerami nie wchodzi. Wiem, że się czepiam, ale mogliby, jak już robią takie coś, dać ludzików, to żeby z rowerem wchodzili. W ogóle po ulicy mogliby rowerzyści jeździć. Pewnie za dużo wymagam. Dobra, może tym razem uda mi się dojechać tak jak trzeba. Za wcześnie hamuję, ale kuźwa, minutę 8 mam na plusie. Mam jaki wiaterek. Serio jeszcze, nie mogę dojechać. Fachowie sprawdziły. No ale przynajmniej... Dobrze, by wyhamowałem. Dzień dobry, przepraszam. My God, ile tu narodu. Haczymy. Dzień dobry pani. Może do kabiny? Zapraszam. Pomocnik.
jademy z czwóreczki tradycyjnie. Ciekawe, czy szlaban jest dopuszczony. Chyba jest. Chyba, że to jest tylko dla... Co to jest? Przejście dla pieszych? Chyba ta. O, jak jadą chłopaki. Ludziska, w sensie kurde. Aha. Dyszka to jest za dużo, rozumiem. Wygląda, że dyszka wchodzi dobrze od 90. Pod górkę cały czas. Niedużo, ale jednak. Czyli teraz takie, można powiedzieć, tereny zamiejskie. Wioska w sensie. Ale co, taka trawa, odłogiem, jakieś pole mogliby zrobić. No, krówki. Krówki robią mu. A, szlaban zamknięty, fajnie. Cień z drzew pada na tory. Też spoko. Zobaczmy, jak to kamerą na zewnątrz wygląda. No, spoko pola. Nie, no nie jest źle, nie jest źle. Bardzo fajnie. Takie tereny miejskie, tereny rolnicze. Spoko. A ja przekraczam prędkość. Jak zwykle podziwiam okolice, a nie patrzę na zegary. No tam jakieś silosy. Kurde. Przepiękny zakręt.
Rozumiem, że zaraz będzie przejazd jakiś, czy co? Dałem się nabrać. Może to oznacza, że światła są? Dobra, zacznijmy hamować na trójeczce. 2 kilometry to już całkiem niedaleko. A ja widzę, sram znowu żarem. O, jeszcze górka jest, kurde. Kurde, myślałem, że to rzeka jest, a to ulica. Czy tym razem wpadnie, proszę państwa, 500, czy nie? Kurde, jeszcze 10 sekund mam na planowy dojazd. Jezu. Przejechałem. Świetnie. Monitoring mają. O. Jak już tak blisko jest, to wyjdę. Ruszaj. Ostatnie 10 kilometrów, czy mi się wydaje? A jednak nie. Dadzą 130 niedługo. Może i do 160 będzie. Ale tak, lipa, ale się fajnie ta betoniara odwróciła. Taka lipa trochę, że nie ma czerwonych świateł. Tylko cały czas mam zielone. Fajnie by było tak uważać jeszcze na te światło czerwone. Znaczy wiadomo, no nie za często, ale... Nie pamiętam, kiedy stałem na czerwonym pasażerskim. Głównie towarowym.
znowu szalona betoniarka popędziła. Bo co to dali 130, jak zaraz znowu 120? Bez sensu. Dali złudną nadzieję, że da się to 160 widziałem przez chwilę? Dobra, śmignijmy do tych 130. Jak dają. I zaraz będziemy zwalniać do 120. Kilometry, kurde, od dwóch zacznę hamować. Miękki jestem. Wow, jakaś fabryka dzika, jakby z... O, taka fajna ta. Lokomotywa. Ciekawe, czy się da tym śmigać tutaj. Czy w płatnym dodatku. W sumie ten taki punkt wyhamowania, taki punkcik to jest takie, no, mało realne. Powinienem mieć jakby, powinienem się zmieścić w peronach, a nie jak konkretnie w tym punkciku. Chociaż na ogół ten punkcik oznacza początek, znaczy koniec peronu. Warto by było się zatrzymać, ale nie zawsze. Świetnie. 7 metrów za daleko. Za blisko, kuj. Mamy tu coś do odhaczenia? Nie widzę. Nawet ktoś podgwizduje. Po drugiej stronie mamy apteczkę. Musiałbym dołem pójść. Czego nie zrobię? Czemu tu masz czerwone światło? Mam tak
takie wrażenie, że powinieneś mieć białe. No i co, jedziesz? Odbija. O, dzień dobry. Kolega. W sumie to są babki maszynistki, czy nie? No, niby tak, bo jego współpasażer, nasz pomocnik, była kobieta. Nieraz. Kolejna jakaś mała stacyjka. Może chociaż tutaj trafię w ten punkt, kuźwa. Oczywiście. Dla odmiany przejechałem. Ile? 13. Świetnie. Przynajmniej widzę, że tablicę nadgonię. Z tego co kumam, już ostatnia stacja, 10:04, okej. Kuźwa, ile narodu. Jak tyle ludzi, to płynie jakiś pociąg śmigać niedługo.
Już tylko 3 kilometry i koniec zmiany. Ale zanim dojadę, to trasa spoko. Szkoda tylko, że składy. Znaczy, że w sensie nie ma jakichś nowych lokomotyw albo coś. Ale nie ma co narzekać. Otoczenie spoko. Trasa fajnie zrobiona. Co prawda zbugowało mi się wyjście i wejście do kabiny, no ale nie jest to chyba kwestia tej trasy, tylko po prostu no silnika gry niestety. Bo kuźwa się zagadałem znowu. Nawet nieźle wyhamowałem. Ciekawe, czy po 60. Aha, po 60 to już nic nie będzie, bo to już jest końcowa. Której nie mogę przejechać, bo jest czerwone światło. Doszłapię się. Przynajmniej na koniec 500 wpadło. No tak jak mówiłem, trasa spoko. Podoba mi się. Trzeba będzie pojeździć troszeczkę też i na tej, aczkolwiek mam ostatnio chęć na jakiś towarowy. Więc wrócę do jakichś starych tras, gdzie się towar z węglem jechało na przykład. Wykorzystany czas 51 minut. Tak, ja widzę. A, no tak. Bo jeszcze dwa scenariusze przed tym robiłem. I nie ocenia na medale albo coś. Kurde. Ale lipa. No to lipa. Okej, okay. Nie przedłużając, bo i tak odcinek długi. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny wkrótce. Jeszcze raz dzięki, hej.